Baranowice. Tu mieszka Gipley. Pewnego dnia prezydent prosi go o pomoc w zorganizowaniu konkursu rodzin, w którym do wygrania jest luksusowa willa. W zawodach bierze udział rodzina Noob, Pro, Hacker oraz Bóg. Nagrodę może wygrać tylko pełna rodzina, składająca się z minimum 4 członków. Dlatego uczestniczki bezpośrednio przed zawodami starają się urodzić dzieci, aby spełnić warunek. Oglądaj odcinek do końca i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 15 tysięcy kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem, dziękuję. Yo, siemano, z tej strony Gplay i dzisiaj, słuchajcie, trochę się tak tajniaczę, ponieważ miała miejsce dziwna sytuacja. Pod moim domem znalazłem taką dziwną kartkę, a na niej, słuchajcie, jest napisany jakiś adres, a dokładnie ulica Miedziana 3 i zastanawiam się, czy to nie jest jakaś dla mnie tajna wiadomość, czy nie powinienem się tam udać i dowiedzieć się, o co chodzi. Ogólnie, jeśli wiecie coś na ten temat, dajcie znać w komentarzu, a jeśli jeszcze tego nie robicie i wasz guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie już teraz zamieńcie go na szary z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Już niedługo, mam nadzieję, że dobijemy 1 800 000 subików. Wpadajcie do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy i gadżety i zostawcie kciuka w górę. A my idziemy, ponieważ Miedziana 3 to jest tutaj niedaleko. Ej, patrzcie, tam jacyś jakby ochroniarze stoją. Ej, dziwna sytuacja, ja się trochę w sumie obawiam. Ej, przecież to jest prezydent chyba. Co on tutaj robi? Ja nie mogę, czekajcie, sprawdzimy. Gdzie on jest? Miedziana gdzie 3. Jest ten... O, dzień jesteś. Dobry, panie prezydencie. Witam cię, Gplay. Dzień dobry. To, czyli to witam. Pan do mnie wysłał tą wiadomość tak. Tutaj z tą ulicą i ja nie mogę, czyli Miedziana 3, czyli pan prezydent ma do mnie jakiś normalnie biznes interes, o co chodzi dokładnie? Tak, dokładnie, mam do ciebie mega, mega interes, zapraszam tutaj do samochodu. Dobra, ja tutaj wsiadam, przejedziemy. Słuchaj, od dawna właśnie myślałem, żeby cię przyjąć do pracy, bo bardzo mi się wydaje, że ojejku, tutaj źle wjechałem nawet. Poczekaj, może wysiądziemy, panie jejku. Prezydencie, ogólnie chodź. Ja mogę jej prowadzić, tylko niech mi pan powie, gdzie mam jechać. Świetnie. Tutaj już w sumie jesteśmy przy tym, bo tutaj widzisz tą willę piękną, nowa wbudowana jest, zobacz. Wow, nie widziałem w sumie, szczerze powiedziawszy, jakoś mi to umknęło, ale naprawdę willa jest pokaźna. Ale co ogólnie, komu pan chce tą willę dać, czy może tutaj zamieszkać, co, samemu? Ja bym chciał, abyśmy zorganizowali konkurs dla rodziny, która wygra właśnie tą piękną oto willę, ponieważ idą święta. No i pomyślałem, że która rodzina tutaj w naszym mieście zrobi najpiękniejszą choinkę, wygra tą oto willę. I wow. Chciałbym, żebyś ty przeprowadził ten konkurs. Świetny pomysł, ja nie mogę. Mogę zobaczyć w ogóle, jak to wygląda. Tak. Jest pianinko, naprawdę mega wyposażona willa. I ja z chęcią zrobię taki konkurs, panie prezydencie. To będzie dla mnie czysta przyjemność. W sumie nawet sam chciałbym wziąć udział w takim konkursie i wygrać taką willę, czy ja już jako organizator tak jak naprawdę nie mogę brać udziału, co? No niestety nie możesz, ja ci proponuję, słuchaj, pracę, bo jak się dobrze spiszesz, to nawet może będziesz u mnie pracował w biurze, a u mnie to się zarabia bardzo dużo kasy na miesiąc, mówię ci normalnie, będziesz miał takich willi parę. Dobra, to możemy iść już, niech mi pan pokaże, gdzie mam to przeprowadzić, jak to będzie wyglądać, mamy już uczestników, już wszyscy mieszkańcy wiedzą o tym konkursie? Tak, już wszyscy wiedzą i zgłosiły się 4 rodziny, proszę bardzo, to są te rodziny, a ile widowni, czyli dzień dobry. Mamy rodzinę Boga, rodzinę hakerów, rodzinę pro i rodzinę noobów. Czyli co, te wszystkie rodziny będą tutaj witać, brały udział w tym konkursie, będą mogły wygrać willę. O, dzień dobry, witajcie wszyscy. A więc co, ja mam być prowadzącym tutaj, tak? Tak, ty masz być prowadzącym. Słuchaj, tylko jest tylko i wyłącznie jeden warunek. No. Musi, każda rodzina musi liczyć 4 osoby. Musi być mama, tata oraz dwójka dzieci i ty musisz sprawdzić, czy właśnie te rodziny posiadają tą określoną liczbę. Musisz się wybrać do ich domu oraz sprawdzić też, jak żyją. No i ogólnie, jacy są. Dobra. Zatem, słuchaj, dam ci tutaj adresy ogólnie. Poszedłbyś pierw do rodziny noobów, potem do rodziny pro, potem hacker i na końcu do rodziny nie boxy. Ma sprawy. Prezydencie, ja wszystkim świetnie. Się zajmę, także witajcie zgromadzeni, witamy, mamy dzisiaj konkurs, słuchajcie, i będziemy wybierali rodzinę, która wybuduje najlepszą choinkę, to jest konkurs prezydenta tutaj i sponsorowany jest przez prezydenta do wygrania super villa i ogólnie jedyny warunek, słuchajcie, to jest posiadanie 4-osobowej rodziny, minimum chyba 4-osobowej, widzę, że tutaj, o, pani pro jest już w ciąży, pani hakerka też, także nie wiadomo, ja będę musiał posprawdzać, czy z ilu członków składa się wasza rodzina i mam nadzieję, że nie
niedługo możemy rozpoczynać już budowę właśnie tych koinek, jak już przejdziecie okres weryfikacji. Także możecie się na razie rozejść i niedługo rozpoczynamy właśnie wielki konkurs. Także słuchajcie, mamy tutaj w ogóle podane już adresy, mamy tutaj rodzinę noobów, to może najpierw się tam udamy i zobaczymy właśnie, czy w ogóle oni spełniają ten warunek i posiadają po prostu minimum tą czteroosobową rodzinę, czyli dwoje rodziców i dwoje dzieci, to jest chyba minimum, jakie prezydent tutaj dał, także w sumie tutaj jest to niedaleko, ta ulica znajduje się tutaj, Kwiatowa 8, wydaje mi się, że tu po prawej i zobaczymy po prostu, czy w ogóle rodzina noobów się tutaj nadaje, czy mają tyle dzieci, ile mają. Okej, także to jest w ogóle ich domek. Ej, patrzcie, widać tam akurat nuba, już wrócił przede mną do domu, chyba zna skróty jakieś. Szybko. Jeszcze nie, proszę pana, jeszcze nie, chwilka, jeszcze nie. Jedzie, co jeszcze nie? Tutaj, co oni tam proszę robią? Nie podglądać. Dobra, chwila, okay. Co wy tam robicie? O, cię, proszę zapraszam, gdzie a pan co jest? Się dzieje, przepraszam, o co chodzi tutaj, nie, co nic. Jest? Moja żona bardzo głodna jest i tutaj jadła, po prostu zgłodniała, jak pan widzi, jest w ciąży już, proszę bardzo zobaczyć. Tak? Nie była, ale już oto jest, także proszę, zaawansowana ciąża, nie było widać, jakiegoś tak? Dirta jej dawałeś chyba, ty ją normalnie nafaszerowałeś dirtem, żeby była taka gruba chyba, co? Co ty myślisz, że jak nakarmisz ją dirtem, to ona będzie w ciąży i dziecko jakieś z tego będzie? Nie ma mowy, ty jesteś noobem, słuchaj, co to mi się wydaje? Nawet. O nie, ona rodzi, jak to rodzi? Musimy jechać no do szpitala. No to szybko, jedźmy do szpitala, niech szybko tutaj, ja was mogę podwieźć, aczkolwiek nie wziąłem samochodu. Pani noobko, wszystko w porządku? Dobra, lecimy, szybciutko, ruchy. Pana doktora, panie doktorze, jest tutaj ktoś na oddziale w ogóle? Jak halo, tam? Dobra, pan, ja tutaj szuka, nie wiem, dobrze, jest taki gabinecik, gdzie zawsze chodzę, może tutaj po prostu ją przyjmie. Gdzie? Doktor. Doktorze, jesteś tutaj? Dobra. Dobra, niech ona się tutaj położy, ja za momencik coś wymyślę, załatwię po prostu jakiegoś doktorka. Żonka. Ej, pani noobko, ale pani nie umie wejść przez drzwi, ja rozumiem, że pani jest noobką. Tędy po prostu ją wpuśćmy. Dobra, ja ją wepchnę, bo ona się tutaj coś boi. Zapraszamy do środka, zapraszamy panią. O nie, ona się nie mieści, ma za dużą głowę chyba, panie noobku. Ja nie mogę po prostu... Dziwna sytuacja. Niech pan coś zrobi w ogóle. O, teraz dobrze. Może się zmieści. Zapraszamy. No chodź tu, pani noobko. Jest. Teraz się proszę dobra, położyć. Świetnie. I mam nadzieję, że za momencik. Ja idę po doktora, tak? Poszukam szybko dobra. Doktora. Proszę, szybko poszukać doktora. I tutaj ja się zajmę tutaj całą dobra. Sytuacją. Pomogę mojej żonie. Okej. Okay. Ja nie mogę. Czy wy to widzieliście? Co tutaj chodzi w ogóle? Tak jakby ta noobka po prostu była nagle w ciąży, a wcześniej nie była w ciąży. I co? I nagle chce urodzić? Ja nie wiem w ogóle, co ona urodzi, ale wydaje mi się, że jedyne co to może, nie wiem, jakiś klocek dirtu tutaj urodzić, wiecie co, może podejrzymy tutaj, co oni tu robią, patrzcie, okej, widzę tam tego noobka chyba, słuchajcie, dobra, pójdziemy tu teraz tutaj od tej strony, zobaczymy, na razie nic tutaj nie widzę, ona nigdzie tutaj nie leży, gdzie jest, tam ta noobka, patrzcie, co jest grane, on leży, co? będę rodzić, będzie rodzić, trzy, patrzcie, dwa, jeden i... Co? Urodziła dirta. Ej, no nie, na pewno tak nie będzie, słuchajcie. To jest po prostu jakaś ściema. Oni po prostu chyba oszukują, chcą wziąć udział po prostu w tych zawodach, a nie mają czteroosobowej rodziny. Proszę pana, udało się. Co się udało? Proszę. Co? Urodziłaś dirta, no tak, to widziałem, słuchaj, ale tak naprawdę wasza rodzina się nie składa z czterech osób, to co nie jest członek mówi? Rodziny i na pewno jest. Nie przechodzicie cię wstępnej to weryfikacji. Tutaj, chwila, nie, już mamy to nie, dwóch członków nie, rodziny. Nie. Ogólnie jesteście robi? Na razie zwolnieni, nie bierzecie udziału w konkursie, także dziękuję, co? Do widzenia, możecie wracać do domku. No i dobra, zostali, rodzina noobów została zdyskwalifikowana, ponieważ ich rodzina nie posiada czterech członków rodziny. Myśleli, że sobie urodzą dirta i po prostu jakoś im się uda, ale nie ma takiej mowy. Teraz musimy zobaczyć kolejny adres, a jest to Kwiatowa 2, gdzie mieszka rodzina pro, także teraz się tam udam. Ej, chyba to jest ten domek, wygląda na dosyć taki pro, w sumie jest pełno, słuchajcie, złota, diamentów, także nie zdziwiłbym się. Ej, czekajcie, jest. Kwiatowa 2. Okej, zobaczymy przez okno w ogóle, czy ktoś jest. Mam nadzieję, że oni mają po prostu jakieś dzieci i już będą mogli wygrać tą willę, aczkolwiek ta willa ich naprawdę już fajnie dosyć wygląda. Dobra, są otwarte drzwi. Patrzcie, tu się ktoś czai. Ej, panie, co pan się czaisz tutaj w ogóle? Ej, co jest, proszę panie, wszystko w porządku? Dobry. Dzień dobry. Proszę pana, proszę trzymać, bo ja muszę szybko do szpitala, ponieważ rodzę, proszę pana. Pomóc pani? Może podwiozę gdzieś, co?
pojechać z panią? Tak, niech pan tutaj pomoże, po prostu mnie podtrzyma, bo... A nie ma pan jakiegoś auta, jejku, proszę pana, no właśnie, dlaczego pan nie ma auta? Miałem tam z prezydentem, normalnie jechałem autem, ale niestety ten... O, tutaj pro jeszcze pomoże, także twój mąż, słuchaj, nie wiem, może tutaj znajdę jakieś auto, musimy tutaj szybko iść do szpitala, bo tu w ogóle przed chwilą była pani Nubka, rodziła, ale wie pani co urodziła? Dirta urodziła, dokładnie tak, ojejku. Dirta, kawałek Dirta i chcieli się zakwalifikować w tym konkursie, ale ten, ogólnie ile wy macie dzieci na ten moment, co? My mamy, no nie teraz zero, ale jestem w ciąży, to pewnie jest dwójkę dzieci, na pewno urodzę, więc na pewno się zakwalifikujemy. Dobrze, proszę mi otworzyć drzwi, bo ja się tak strasznie czuję. Od razu bliźniaki pani liczy na bliźniaków, od razu, tak? Na pewno, wydaje mi się, że to jest 100%, a tutaj mój mąż... Pomóc pani? Pomóc jakoś pani? Czy mam wyjść i chce pani tutaj sama? Niech pan się odwróci, proszę pana, co pan robi? Dobra, już nie patrzę. Ja nie mogę, widzicie co tu się dzieje? Tak jakby, słuchajcie, wszyscy chcieli zajść tutaj po prostu w ciąży, żeby brać udział w tym konkursie i wygrać tą willę. O, no i pięknie, gratulacje, urodziła pani w ogóle takiego małego pro. Yay. Ale w ogóle słodziak, nieźle muszę przyznać, ale ogólnie mimo wszystko to nie są bliźniaki żadne, proszę pani. Proszę pana, to wie pan co? Ja wiem, co ja zrobię. Proszę pana, ja panu dam diamenty. Diamenty panu dam, nie pan nie, zobaczy. Nie, ja się nie dam przekupić, proszę. Nie ma mowy. Nie biorę żadnej łupów, nie będę żadnych diamentów brał, nie ma mowy. Może pani zapomnieć. A w sumie to zostajecie za to zdyskwalifikowani. Nie będziecie mnie przekupywać tutaj diamentami. Pan zwariował? Nie macie czteroosobowej rodziny, nie wyrobiliście się na czas na konkurs, także zostajecie, tak jak rodzina Nubów, po prostu zwolnieni z konkursu. Nie będziecie brali udziału. Proszę słuchajcie, pana, chwileczkę, niech pan poczeka. Proszę co jest grane? No to ej, po panu co ty robisz? Ała, zostaw mnie, jeszcze ja nie mogę. Policja, pomocy! Normalnie pro mnie atakuje. Rodzina ta jest jakaś normalnie nadpobudliwa. Proszę coś z tym zrobić, ja nie mogę, widzicie? Ja cię kręcę, trochę mnie nastraszyli, ale na szczęście nic się nie stało. Tak czy inaczej, wygląda na to, że w ogóle, słuchajcie, te rodziny specjalnie sobie po prostu chciały zajść w ciążę i wszystkie są teraz w ciąży, ponieważ chcą wziąć udział w tym konkursie, ale niestety już dwie rodziny nie przeszły weryfikacji i teraz czas na kolejną, a jest to rodzina hakerów. O nie, hakerzy, mam nadzieję, że nie będą hakować. Na Kwiatowej 9 mają po prostu swój dom. Ej, czy to nie jest ten dom? W sumie tutaj jest bedrock, czekajcie, sprawdzimy tutaj adres, czy się zgadza. Kwiatowa 9, czyli to tutaj, w sumie to jest ta sama ulica. I słuchajcie, zobaczymy, ile oni mają tutaj dzieci i czy po prostu zakwalifikują się w naszym konkursie na najładniejszą choinkę. O, dzień dobry pani haker, witam, można wejść, odwiedzić państwa? Tak, można oczywiście, tylko w tej chwili niestety mój mąż, haker, poszedł po jakąś właśnie nowy samochód, ponieważ tamten sprzedaliśmy, a jak pan widzi, ja jestem w ciąży i tak ledwo co chodzę, bo już niedługo będę rodzić, także... Ogólnie właśnie, bo wy nie macie żadnych dzieci, tak, aktualnie? Teraz nie mam jeszcze żadnych dzieci, ale już niedługo, proszę pana, będę miała dwójkę dzieci, ponieważ już nawet lekarz mówił, że będą to na pewno dwojaczki, tak więc na pewno zakwalifikujemy się. Wy nic nie normalnie nie hakowaliście? Na pewno wszystko było zgodnie z zasadami, tak? Nie. Wszystko jest zgodnie z zasadami, proszę pana, ja nic nie skakowałam. Co mi pan tutaj jakieś rzeczy normalnie wmawia, że ja tutaj coś złego zrobiłam? O nie, proszę pana, rodzę! Jak to? O nie. Jak to? Może do wody niech pani wejdzie tutaj do basenu, będzie pani łatwiej. Ja nie mogę, co tu pana, się dzieje? W ogóle, co się dzieje? Ja myślę, że oni mogli skakować, słuchajcie, że tam normalnie babeczka pro normalnie jest w stanie skakować, bo oni znają się na... Ej, patrzcie, normalnie już... Ej, rzeczywiście... Pana. Bliźniaki normalnie, to są bliźniaki? Ej, w sumie nie są podobni, trochę się różnią, to jest dziewczyna i chłopak, ale gratulacje ogólnie. Nie no, udało wam się po prostu idealnie, wyliczone wszystko co do dnia i akurat dzisiaj jest dzień i dzisiaj pani urodziła tych dwoje dzieci i możecie się dzięki temu zakwalifikować do konkursu i oczywiście wygrać willę, no pięknie po prostu, gratulacje, że się udało, bo na razie pozostałym rodzinom się nie udało, jedyną rodziną jaką się zakwalifikowała do konkursu jesteście wy. No i pani ma przynajmniej dwóch tutaj fajnych dzieciaków, nie? Proszę pana, a może pan da nam jakieś fory w tym konkursie? To ja bym panu, nie wiem, może jakiś komputer naprawiła nie ma mowy. Może się pani już udać, niech pani dzwoni po męża i możecie już się udać na scenę, bo jedyną rodziną, jaką jeszcze muszę tutaj sprawdzić, to jest rodzina Boga. Także ogólnie rzecz biorąc, rodzina Boga mieszka na Kwiatowej 5. No patrzcie, wszyscy mieszkają w ogóle na tej, na Kwiatowej, czyli na tej uliczce. W sumie
tak, tutaj noob, tutaj pro i w sumie tam, tam był pro, tutaj hacker i w sumie na tej uliczce gdzieś jeszcze jest Kwiatowa 5, ale w sumie wiecie co, ja nie wiem gdzie ta ulica może być. Kwiatowa 5, czy to jest gdzieś tutaj, może wejdziemy na górę, stąd będzie lepiej widać właśnie tą ulicę może. O! Ej, tutaj jest niby Kwiatowa 5, ale co tutaj, Bóg mieszka w ogóle? Tu nie ma żadnego domu, o co tutaj chodzi? Halo, panie Boże, jest tutaj pan? Czy ktokolwiek halo, inny tutaj? O, tak? Dzień dobry! Gdzie, witam! Oto pan potrafi latać! Właśnie chciałem tutaj zweryfikować, witam, chciałem zweryfikować waszą proszę rodzinę, pana. Czy się nadajecie do konkursu. Przychodzę tutaj to na adres szybko. Kwiatowa 5. Ej, co jest grane, co? Bo moja żona właśnie w tej chwili rodzi, ja cię, musimy znaleźć szybko lekarza, szybko do góry. Dobrze, że sobie pana spotkałem, bo potrzebuję pomocy. Ja cię, proszę, czy pan to rozumie? Tak, no już lecę, już lecimy, ale szybko. Co to jest za zbieg okoliczności, że wszyscy akurat teraz rodzą, kiedy jest konkurs i muszą mieć po prostu dzieci? To wszystko było robione ewidentnie pod konkurs. Czy wy tutaj... Absolutnie nie. Tak, czyli to przypadek, że akurat dzisiejszego dnia wszyscy tak. rodzą, tak? Tak, to akurat jest przypadek, proszę pana, gdzie ona jest, szukajmy jej. Dobra, jej dobra. Tutaj... Pani, proszę mi pomóc. Bo ona jest aniołem, czy jest boginią, czy jak na nią tutaj można mówić? Ona jest moją żoną, co pan w ogóle mówi? Pan ale jak pan jest żoną, więc... bogiem, to ona jest bogini, tak? Jejku, proszę pana, niech pan lepiej nie myśli, tylko zacznie ją szukać, dobrze, a nie dobrze. Robi. Tutaj jej nie ma, tutaj jej nie ma. Halo, halo, potrzebuje ktoś halo. Pomocy? Halo, jejku, halo, co się ja nie stało, mogę... Ej, proszę pana. Tutaj są. I ja co? Nie mogę, i macie nawet troje dzieci, gratulacje, panie Boże. No i pięknie, macie tutaj świetnie. Trzech aniołków nawet. No i dzięki ale temu bez problemu zakwalifikujecie się do konkursu jej. Naszego. Gratulacje moje. Świetnie, to wygramy wille, rodzinka. Słyszycie bardzo? Oj, normalnie i dzieci, świetnie, bardzo się cieszę. Czyli normalnie co? Najszczęśliwszy dzień w życiu, tak? Czyli w ogóle trojaczki tutaj się urodziły, tak? Wychodzi tak. na to w tym momencie. No to pięknie. Dobrze, że w ogóle już byliście przygotowani. Macie tutaj, widzę, nawet kołyskę, tylko chyba się spodziewaliście jednego dziecka, a tu nagle troje. Udało wam się, bo gdyby to było jedno dziecko, to tak naprawdę musiałbym was zdyskwalifikować i jedyną rodziną, która by brała udział w konkursie, byłaby rodzina hakera. No rozumiem. Tak czy inaczej, zapraszam już też waszą rodzinę tam na scenę. Dobrze. Ponieważ już macie minimum czteroosobową rodzinę, dzięki czemu możecie brać udział w zawodach na najładniejszą choinkę w mieście. Także zapraszam, okej? Okay? Jest. Dobrze, to niedługo tam przyjdę. Tak, to się widzimy. Okej. Okay. Dobra, w ogóle patrzcie, jakie dostałem fajne skrzydełka od Boga. Tego się nawet nie spodziewałem. No to już tutaj normalnie może właśnie dam Bogu trochę fory i mam nadzieję w sumie, że on najlepszą choinkę zrobi. A ogólnie, słuchajcie, mam nadzieję, że się na mnie nie obrazi ta rodzina noobów i pro, bo tak naprawdę no ja tylko tutaj wykonuję polecenia prezydenta i kazał mi sprawdzić te wszystkie rodziny, no i ja wykonuję swój obowiązek. Także ogólnie rzecz biorąc idziemy, sprawdzimy, czy oni się tutaj jeszcze jakoś tam trzymają, czy wszystko w porządku. Patrzcie, jest tam ta rodzinka. I co oni tu kombinują? Dzień dobry. O, dzień dobry, witam. Wszystko w porządku? Bo ja tutaj... właśnie, proszę pana, chciałam tutaj na chwilkę pana prosić, bo ja tutaj mam tak? z moim mężem pewien problem tutaj. Jaki? Zapraszam może... No, tam tutaj jestem... Miałam pierścionek, proszę pana. Tak? I gdzieś go zgubiłam. Nie wiem gdzie. Gdzieś tutaj w trawie chyba. Jakby pan tam sprawdził w trawie, gdzie jest pierścionek. Ej, coś tam jest, coś no, widzę no, tam jakby tak tam czerwone. Pani, to tam idzie. Ej, ała ratunku, ej, co to ma być? Ej, pani Nubko, zostaw mnie, zostaw mnie. Tak, patrz, o nie, wpadłem mężu. Tutaj. Co? Weź mnie wypuść teraz w tym momencie, bo w ogóle nie. zaraz normalnie zostaniecie wydaleni z miasta. Ja tutaj zaraz się wydostanę. Przez ciebie... Co, przez ciebie co? Nie jesteśmy w konkursie, nie bierzemy udziału, a my chcieliśmy. Nie ale zakwalifikowałeś nie nas. Po co wam to taka wielka willa? To jest twoja wina. Jest tutaj normalnie mój ten pierścionek. Słuchaj, po co nie. wam taka wielka willa, oddawaj. Skoro wy mieszkacie w dwójkę, co? Nie potrzebujecie takiego wielkiego domu. Rozumiem, jak ktoś... kogoś jest czwórka. Ała, weź mnie zostaw. O nie, czy serduszka, ja uciekam. Jak to nubka normalnie z drewnianym mieczykiem mnie tak pokonała? Dobra, ja odlatuję. Ha, potrafię latać. Także ja uciekam, słuchajcie. Musimy już iść na scenę, ponieważ tam niedługo rozpoczynają się po prostu zawody na najlepszą choinkę. Także słuchajcie, jestem już, jak widzicie, z panem prezydentem na scenie i czekamy tutaj, aż rodzinki już dekorują już ostatnie szlify, prawda, panie prezydencie? Już tam tak. myślę, że jest wszystko dokładnie. Ładnie. Za momencik będziecie mogli wszyscy pójść i zobaczyć, która choinka jest najładniejsza, kto wygra tą piękną, wspaniałą willę, którą mu fundował nasz ukochany pan prezydent. Okej, także co, ruszamy, panie prezydencie? Jest pan gotowy? Tak, ruszamy. Jestem gotowy. 3, zobaczmy. 3, 2, 1...
I mamy dwie choineczki. Jak widzicie, tam stoi rodzina hakera. Ma taką choinkę, no dosyć mała, taka średnia bym powiedział. To jest choinka po prostu rodziny Boga. I widać, widzicie, stoją tu z całą rodzinką. Jak widzi pan prezydent, dopilnowałem liczby osób w rodzinie. Także tutaj rodzina Bogów ma 5 członków, rodzina hakerów 4. Niestety reszta, reszta uczestników się nie załapała, ponieważ mieli poniżej 4 osób w rodzinie. I teraz musimy razem wyłonić chyba, prawda? Wyłonić tutaj zwycięzcę. Tak, mi ogólnie osobiście chyba bardziej się podoba ta okazała choinka Boga. A no, pan co myśli o tym? No racja. Znaczy proszę, powiem, że jest taka średnia, bo w sumie trochę ma dziwny kształt. Ta ma troszkę lepszy, ale no a ja po, tutaj z lotu ptaka. Bo szczerze powiedziawszy, to dostałem muszę tutaj zobaczyć, od Boga takie skrzydełka i teraz mogę po prostu obserwować wszystko z lotu ptaka, dlatego też Bóg jest moim faworytem, za te skrzydełka też głównie nie ukrywam. Tak czy inaczej, wybieram choinkę Boga, a pan? No też mi się wydaje, że jednak tutaj bardziej się postarali, jest większa, bardziej świąteczny tutaj czuję klimat, zatem na pewno rodzina Boga, tak, dokładnie. Zatem gratulujemy! W takim razie gratulujemy! Wygraliście piękną willę! Wygraliście! Za momencik prezydent oczywiście podaruje wam klucze i mam nadzieję, że zaprosicie nas na jakiegoś grillka czy cokolwiek. Także ogólnie ja myślę, że spisałem się, panie prezydencie, jestem do usług w razie co i dziękuję, prawda? Dobrze. Proszę bardzo, ja tutaj może zatrudnić to jakieś pracy, jesteśmy w kontakcie, więc jak ktoś to przyjdzie tam do mnie, do mojego biura i na pewno dobra, się znajdzie. Także dzięki wielkie. Super. Dziękuję. No i pięknie, słuchajcie, wykonałem tutaj normalnie prośbę pana prezydenta. Myślę, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie kciuka w górę. Trzymajcie się, do następnego odcinku. Pa, pa.